Dzień dobry, moi mili. Witam się z wami taka trochę nieświeża, w sensie umyłam się, żeby nie było, po siłowni się umyłam, ale mam nieumyte włosy, już nie chciałam ich myć, umyję sobie je jutro rano. A przychodzę do was, słuchajcie, bo mam do dobrania fajną paczkę. Zaraz będę po nią szła. Kupiłam sobie coś takiego, co mam nadzieję pomoże mi trochę ulżyć sobie z bólem, który się pojawia przy okazji tych treningów, które sobie zafundowałam. I w ogóle muszę wam pokazać, bo uważam, że wygląda to śmiesznie. Jak obecnie prezentują się moje kolana, poczekajcie. Taka nietypowa perspektywa, słuchajcie, ale po dzisiejszym treningu wyglądam, jakbym po prostu klęczała na jakimś worku grochu. Tak się prezentuje cudownie. A to dlatego, słuchajcie, że nie wiem, czy wam ostatnio wspomniałam w filmie, więc może przypomnę, że tak, zaczęłam te moje treningi, no i po ostatnim treningu, właśnie tym przed weekendem, coś takiego mnie dopadło, że strasznie bolały mnie ręce, a w zasadzie tutaj jakby łokieć na środku. No i dzisiaj a w zasadzie już wczoraj do mojego trenera napisałam, żeby jeżeli mamy taką możliwość, to bardziej zaplanował trening, który pociśnie mi nogi, a nie ręce, bo boję się, że nie wytrzymają. I powiem wam, że tak mnie te łapy bolały, że ja przez 3 dni miałam problemy ze spaniem, miałam problemy z tym, żeby nimi ruszać, miałam problem z tym, żeby wyprostować rękę. No to wszystko dlatego, że robiliśmy jakby dużo takich ćwiczeń, które zaangażowały rękę do takiego pełnego wyprostu i taki ruch. nie wykonujemy tak siłowo tego ruchu za często, no i po prostu moje ciało nie jest do tego przyzwyczajone. Dzisiaj jeszcze sobie o tym porozmawialiśmy. Dzisiaj też jest już w ogóle, powiem wam, że dużo lepiej. W sensie tak było beznadziejnie w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek, a dzisiaj jak się obudziłam jakby z rana, to trochę tak jak ręką odjął. W sensie ja jeszcze czuję delikatne jakby ciągnięcie mnie w tym łokciu, ale w porównaniu do tego, co było przez te właśnie 3 dni, to jest nic. Naprawdę, to jest nic. Ale tak, jestem mega z siebie zadowolona, bo dzisiaj bardzo mocno poćwiczyliśmy nogi i już myślałam, powiem wam, że ostatniego ćwiczenia tak w sumie mieliśmy zaplanowane, że zrobię je tylko w 2 seriach, że po prostu już nie wytrzymam, ale zacisnęłam zęby, zrobiłam 3, bo no właśnie ja za ambitnie chyba do tego podchodzę. No, bo potem moje ciało się na mnie mści za te moje wybryki, ale tak. Pocisnęłam i jestem przekonana, że jutro tego pożałuję, bo już czuję moje nogi, ale powiem wam, że mega się cieszę. W dalszym ciągu podtrzymuję, że bardzo się cieszę, że dużo fanów mi dają te treningi, że chce mi się na nie chodzić. No i dzisiaj miałam pierwszy pomiar i spodziewałam się, że nie będzie on dla mnie łaskawy, dlatego że w weekend byłam na parapetówce, trochę piłam drineczki, nawtrążalałam się różnych niekoniecznie, może nie niezdrowych, bo w sumie jadłam zdrowe rzeczy, tylko jadłam je w niekoniecznie pożądanych ilościach. Wiecie, no, była parapetówka, była impreza, był catering. Człowiek trochę odpił wrotki, więc spodziewałam się, że od mojego ostatniego pomiaru nie będzie żadnej takiej, wiecie, zmiany in plus, jeżeli chodzi o wagę. No i faktycznie nie było. Nawet poleciałam o ciupinkę w górę. Ale muszę wam powiedzieć, że na wydruku była informacja o tym, że już jest lepiej z moim nawodnieniem. To jedna dobra sprawa. A dwa, ta magiczna maszyna wyliczyła, że mam przyrost mięśni. W sensie w porównaniu do poprzedniego pomiaru, teraz moje mięśnie troszeczkę więcej ważą. To był bardzo lekki przyrost, żebyście sobie nie pomyśleli. Ale on nastąpił. I ja nie wiem, czy to jest błąd pomiarowy. Nie chcę o tym myśleć. Cieszy mnie bardzo ta wizja, bo te mięśnie mnie bolą, więc lepiej, żeby rosły. Także tak, dobra, koniec mojej poplaniny, wrócę do was za chwilę, polecę do tego paczkomatu, już was nie będę brała. Wrócę i pokażę wam, co takiego sobie zamówiłam. Wracam do was, ułożyłam się na podłodze, żeby mi było wygodniej. Już otwieram mój karton, w ogóle to jest przesyłka z For Physio. Tak się nazywa ten sklep, na którym sobie złożyłam zamówienie.
Nie wiem, czy to będą, słuchajcie, jakieś super jakościowe rzeczy i tak dalej. Kiedyś gdzieś o tej firmie słyszałam, ktoś ją polecał, nie pamiętam kto. Jakiś typ, którego obserwuję i który ćwiczy, ale kto to był taki, to zabijcie mnie, nie pamiętam. Dobra, otworzyłam. Otworzyłam i zobaczmy, co jest w środku, moi drodzy. Dla mnie to też jest pewnego rodzaju ciekawostka, w sensie wiecie, wiem, co zamówiłam, ale nie wszystko mam pewność, jak będzie wyglądało na żywo. Tutaj mam dwie takie rzeczy i to są, słuchajcie, klocki do jogi. Klocki do jogi, klocki, które być może, może tak, a może nie, przydadzą mi się gdzieś kiedyś do rozciągania. Niedrogie były, powiem wam. Więc stwierdziłam, że jak już składam zamówienie, to wezmę. Tutaj mam taką, o, podwójna piłka. Nie ma polskich znaków na etykiecie i strasznie dziwnie to wygląda. O, tutaj już jest napisane. Podwójna piłka to jest, słuchajcie, z takiej jakby, nie wiem, pianki EPP. O. To jest coś takiego. To kiedyś pokazywała, coś takiego kiedyś pokazywała mi Paula, że tego się używa do masażu. Zamówiłam taką podwójną i zamówiłam też taką pojedynczą. Wiecie, tak, żeby się pomasować, jak nas coś boli. O, mają taki sam kolor, nawet nie wiedziałam. Mam też coś takiego. O, ja myślałam, że to będzie miękkie. Czekajcie. O, coś takiego mam z kulcami. To też ma służyć do masażu, ale nie wiem czemu. Ja myślałam, że to będzie taka piłeczka, którą da się zgnieść, a to jest bardzo sztywne. No ale w sumie ma to sens. Skoro mamy sobie coś tym masować, to nie może być za miękkie. Ale rzeczy, które najbardziej mnie interesują... Co to jest? Oto. A, dobra, to jest piłka. W ogóle stwierdziłam, że jutro to przetestuję. Jakieś coś tłustego jest w tej paczce. Chociaż nie, to pewnie od tej etykiety, słuchajcie, bo tu się odkleiła etykietka i jest wszystko w takim jakby kleju. Tutaj mam piłkę, taką, wiecie, zwykłą piłkę, na której możecie sobie usiąść, czy której używaliśmy jako dzieci pewnie, żeby się pobawić. Piłki, jeżeli chodzi o ich średnicę, dobiera się do waszego wzrostu, więc... Przy moim wzroście wyszło mi, że powinnam kupić tą, która ma 65 cm. Ona ma, słuchajcie, w zestawie też pompkę i ja ogólnie mam w sensie problemy trochę z plecami. Te plecy mnie często bolą i fajnie, bo tu jest pompeczka. I jutro sobie spróbuję, słuchajcie, tego użyć też do pracy, bo widziałam, że taki fajny jest tip, że jeżeli pracujecie przy biurku, żeby sobie usiąść w ciągu dnia trochę na takiej piłce, bo... No, ona was zmusza do tego, żebyście trochę tam inaczej tymi mięśniami popracowali. Także ciekawa jestem, czy mi się to sprawdzi, czy będę tego używać, czy za chwilę schowam to do szafy i Andrzej będzie krzyczał, że wydałam na to pieniądze. Tu mam, słuchajcie, rzecz, którą polecał mi mój brat i powiem wam, że ostatnie dwa dni marzyłam o tym, żeby mieć coś takiego w domu. To jest, słuchajcie, roller. Ten jest w kolorze czarnym, to jest roller z gatunku tych twardych. Ona, słuchajcie, czekajcie, otworzę to. On ma takie tutaj różne kształty, jak możecie zobaczyć. O, tu jest logo. I zamierzam tego używać, żeby się właśnie, no, rolować, jak mnie coś boli. I ostatnia rzecz, i to jest rzecz, w której w głównej mierze zrobiłam zamówienie, chociaż to było równie ważne, żeby nie było. Naprawdę, bardzo chciałam mieć coś takiego. Moja mama tego używa, mój brat tego używa, wiemy, że to działa. A tutaj jest coś, co mnie kusiło już od jakiegoś czasu. I ogólnie pozdrawiam teraz moją mordeczkę Dorotę, jeżeli to ogląda, bo u niej to przetestowałam, jakby ona ma coś takiego w domu i chyba bardziej Hubert, czyli jej mąż, ale korzystają z takiego cuda. Nie wiem, czy chcę wyciągać całość, ale chyba nie mam wyjścia. Przetestuję sobie to na pewno od razu dzisiaj.
To jest, słuchajcie, taka mata, tu jest poduszka z kolcami, na pewno kojarzycie. Oryginalne te maty nazywają się Pranamat Eco, chyba jakoś tak, i kosztują kupę siana, naprawdę kupę siana. Gdzieś, tak jak właśnie mówiłam na początku, kiedyś słyszałam, że te maty z Forphysio są również spoko. Podobno istotne w tym wszystkim jest to, żeby w tych kółeczkach było jak najwięcej tych kolców, żeby tak Wam to porządnie uciskało te mięśnie, nie mięśnie, te partie ciała, które chcecie sobie... Ojoj, ale dotknęłam, powiem Wam, i u Doroty dotykałam przez koszulkę i miałam takie, że o, na easy, że spoko, a teraz to jest takie, wiecie, świeże, jeszcze niestępione i dotkłam paluszkami i kurde, no czuję, że kuje. No, w każdym razie, podobno to pomaga, nie wiem, porozbijać te mięśnie, czy jak to się mówi, i generalnie ma pomagać na różne właśnie takie dolegliwości, bóle pleców i tak dalej, także turbo jestem ciekawa, jak mi się to sprawdzi. I to już jest wszystko. Słuchajcie, to jest w takim woreczku, to sobie ściągnę. No, a ogólnie do przechowywania jest taki woreczek, żeby to zwinąć, żeby to nie leżało luzem. Spoko, ciekawa jestem, czy zwinę to tak porządnie, żeby mi się to z powrotem tam zmieściło. Ale tego dowiemy się pewnie, znaczy ja się dowiem później, bo teraz, moi drodzy, zmykam. Na razie nie będę tego wszystkiego testować, dlatego że wzywa mi moje Duolingo. Muszę poćwiczyć, słuchajcie, bo wylosowało mi się Duolingo Premium na 3 dni i muszę powbijać poziomy legendarne w tych częściach, które już przeszłam, bo normalnie trzeba za to tak jakby płacić, w cudzysłowie, punktami. Dobra, nieważne, jak ktoś z Was ma Duolingo, to na pewno wie, o czym teraz mówię. W każdym razie muszę się wziąć za to, żeby chwilę pograć, ale żebyście nie myśleli, to jest gra, w której uczycie się języka angielskiego, żeby ktoś nie myślał, że będę teraz siedzieć i zbierać diamenty albo coś takiego. Nie, pogram w taką mądrą grę. Andrzej gra w mniej mądrą grę, dlatego że w końcu, po dosyć długim czasie, no, mógł rozłożyć, słuchajcie, swoją kierownicę. Poczekajcie, może w sumie go Wam pokażę. Hello. Człowiek gamer. Wjechałem w krzesło. No, patrzyłeś. Trzeba było nie podglądać. No, także tak, Andrzej rozłożył sobie, jak widzicie, swoją kierowniczkę. Ten wysięgnik, że tak to nazwę, do monitora, jak widzicie, się przydaje. Także spoko, nawet jak tu stanie łóżko, to będziemy, Andrzej będzie w stanie sobie z tego korzystać. Ja Wam w ogóle muszę powiedzieć, że może zrobimy takiego szybkiego vloga i może w sumie zaraz się z Wami pożegnam, a najpierw się może jednak potorturuję tą matą, żeby powiedzieć Wam, jakie mam odczucia, dlatego że w sumie teraz będzie się dużo działo tak remontowo. Nie wiem, czy jest sens to łączyć, bo jutro najprawdopodobniej, jeżeli nic się nie wydarzy, przyjedzie do nas nasze zamówienie z IKEA. To pierwsza sprawa. Powinno przyjechać łóżko i tam jeszcze kilka innych takich pierdół, które zamówiliśmy. Im powinien też przyjechać, słuchajcie, stół do jadalni. Także no, mega się jaram. Mega. Nie mogę się doczekać, aż to wszystko przyjdzie. I na pewno będę nękać Andrzeja, żebyśmy od razu to poskładali. I w ogóle dzisiaj jest fajny dzień, no bo właśnie była ta siłownia i ale... bo nie do tego zmierzam. Zaczął się też Wimbledon i dzisiaj Iga grała i wygrała, także mega fajnie. Mega fajnie, mega fajnie. Dobry dzionek dzisiaj nas tak, wiecie, spotkał. Ale żeby nie było za miło. Dobra, to już się na to kładę i zobaczymy, czy ja to przeżyję. Słyszałam o tym, że na początku warto jest korzystać z koszulki, tak żeby od razu na gołe plecy się na tym nie kłaść, bo ciało będzie nieprzyzwyczajone i to może być wtedy takie dosyć nieprzyjemne, bolesne uczucie. Także co? No, przetestujmy to. Leżę, słuchajcie, na tym. Jestem ciekawa, czy moja koszulka to przeżyje, bo mam wrażenie, że dosyć mocno się te kolce wbijają. W ogóle prezentuję Wam mojego pryszcza, sorry. Mam wrażenie, że dosyć mocno się te kolce wbijają. No tutaj nie mam koszulki, jakby wiecie, pod szyją i no...
jest jazda. Nie wiem, czy za chwilę tego nie wyciągnę. Albo nie położę sobie na to jakieś siarki czy coś takiego, bo kurde, aż powiedziałabym, słuchajcie, że boli. Naprawdę. Ale w plecy to jest taki przyjemny ból, muszę wam powiedzieć. No, tak lepiej. Jednak do tego będę musiała się przyzwyczaić, albo muszę sobie położyć ścierkę na początek. Ale powiem wam, że przyjemne uczucie. Poleżę sobie tak 20 minut, w międzyczasie pogram sobie w Duolingo, bo no, rączki mogę mieć w górze. Mam nadzieję, że telefon nie spadnie mi na twarz i nie nabiję sobie jakiegoś seniora. Także tak, wrócę do was i dam znaka, ile wytrzymałam. Teraz jest godzina... Która jest godzina? 20:52. Zobaczymy, ile wytrzymam. Mówi się o tym, że powinno się leżeć tak przynajmniej 20 minut. 20-40 to byłoby tak spoko, jak ktoś może dłużej, to chyba też można. Poduszałam sobie jednak znów poduszkę, bo mam wrażenie, że bez tego to jest takie oszukaństwo. Noga, ja jestem taka nie za wąska, więc jak widzicie, ta mata jest tak na szerokość, tak akurat na mnie. Mogłaby być chyba może nawet trochę szersza, w sensie, żeby nie było. Wszędzie mnie uciskają te kolce. Ale jakby było trochę więcej, to bym się też nie obraziła. Także tak, no fajnie jest. Powiem wam, że tu gdzie mam koszulkę czuję, tu gdzie mam spodnie, dresy są trochę grubsze i tam nie czuję jakoś bardzo tego uciskania, także moja pupa dzisiaj jeszcze odpoczywa. Ale plecy tak, czują, że tam jest jazda. A jeszcze w ogóle jak wezmę tak nogi i wbijają mi się te plecy bardziej w tą matę, to już jest jazz. Mam nadzieję, że to mi będzie pomagać, słuchajcie. I już nie mówię o takim pomaganiu związanym z siłownią, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o moje plecy. A teraz, ponieważ jestem przekonana, że nie za bardzo wyglądam, teraz w tej pozycji, to może Andrzej się z wami pożegna. Ciepło jest, tam w tym pokoju najbardziej. I boli mnie kolano, bo biegałem na siłowni, a sport to zdrowie. I drugą połowę treningu chodziłem pod dużym nachyleniem, żeby nie biegać. No. Także tak. Pamiętajcie, że możecie nam zostawić komentarz, kliknijcie tę łapkę w górę, możecie kliknąć też subskrypcję. Do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko, pa pa!